Nazywam się Teresa Grodzińska. Od zawsze kierowałam się wiarą, honorem i dobrym ojczyzną. Na wojnę polsko-bolszewicką poszłam jako ochotniczka. Starałam się być odważna. Przenosiłam rannych przez płonący most na rzece Huczwie. Kilka dni później, gdy znów kończyłam opatrywać rannych, wpadłam w ręce bolszewików. To było coś strasznego. Zostałam uwięziona w stodole. Przez kilka godzin samotnie broniłam się siekierą przed napastnikami. Teresa Grodzińska została odznaczona po śmierci orderem Virtuti Militari.